Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do obejrzenia wideo, w którym przedstawię plan inwestycyjny do końca 2015 roku. W tym nagraniu postaram się omówić najważniejsze założenia odnośnie dalszego ożywienia na giełdzie, tego, które obserwujemy od początku roku. Przede wszystkim warto przypomnieć, od czego to się zaczęło, od czego zaczęły się wzrosty. No i tutaj mamy na ekranie trzy indeksy, DAX, S&P 500 oraz WIG i zaznaczyłem na każdym z tych indeksów sesję z 22 stycznia, na której Europejski Bank Centralny zapowiedział program luzowania ilościowego, czyli ten quantitative easing. No i od tego momentu praktycznie wszystkie rynki giełdowe na świecie zaczęły rosnąć. Chyba wyjątkiem są tylko Ateny, czyli grecka giełda, ale tak każdy indeks giełdowy rozpoczął wzrosty. I wniosek jest następujący. To jest kluczowa informacja w tym momencie rozgrywająca, wokół której jest rozgrywany rynek. Dopóki indeksy są powyżej tych poziomów sprzed QE, no to jesteśmy bezpieczni. To założenie jest takie, że byki kontrolują sytuację i dopóki nie pojawi się jakaś bardzo, bardzo negująca tą pozytywną informację, zła informacja, jesteśmy w tym cugu pozytywnych informacji i kontynuacji wzrostu. No i jaka może być informacja negująca ten pozytywny sygnał? No oczywiście to jest to, czego są świadomi wszyscy, czyli prawda, kwestia podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? Kolejny wykres, EURUSD notowania, no i poniżej inflacja w Stanach Zjednoczonych, ta niebieska linia rok do roku, CPI, no i w strefie euro również inflacja rok do roku. I o jakich my podwyżkach stóp procentowych za oceanem możemy mówić, jeżeli w tym momencie mamy deflację w Stanach Zjednoczonych, CPI minus 0,1. Żeby Fed zdecydował się na podwyżki stóp procentowych, musimy widzieć presję inflacyjną. A ta presja inflacyjna pojawi się, jeżeli, i tu uwaga, uwaga, euro zacznie się umacniać. Potrzebujemy wzrostu gospodarczego i presji inflacyjnej w Europie, żeby ta presja inflacyjna również, żeby ceny surowców zaczęły rosnąć i żeby pojawiła się presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych. Więc założenie jest takie, że dołek na euro USD został wyznaczony i dopóki on nie zostanie naruszony, bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odreagowanie na euro-dolarze. Tutaj pierwszy taki docelowy poziom, no to są te okolice wsparcia z 2010, z 2012 roku, tego wyłamanego wsparcia, czyli okolice $1.20, $1.25 za euro USD. No i to powinno się przełożyć oczywiście na wzrost inflacji zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli pojawi się ta inflacja, ta presja inflacyjna, jeżeli dolar zacznie się osłabiać, no to oznacza ożywienie gospodarcze w Europie. A ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej, w strefie euro, oznacza z automatu ożywienie gospodarcze w Polsce. No i w ten bardzo gładki sposób przechodzimy właśnie do sytuacji na polskiej giełdzie. No i tutaj właśnie nasza uwaga głównie koncentruje się na indeksie WIG. WIG zapalił najwyższy poziom od grudnia 2007 roku. Prawda, mamy te wybicie z tej długoterminowej konsolidacji, górna część wykresu. No i na dole mamy wycenę wskaźnikową, czyli wskaźnik PE, cena do zysku dla indeksu WIG. No i proszę zobaczyć, że tutaj jesteśmy wciąż daleko od poziomów z końca 2013 roku. Co to oznacza? To oznacza, że wyniki finansowe spółek na giełdzie się znacznie poprawiły, kursy akcji wzrosły, ale wyniki finansowe poprawiały się dużo, dużo szybciej. To oznacza, że mimo wysokich poziomów indeksów, wyceny są bardzo ostrożne. I mimo wszystko potencjał do tego odreagowania wciąż jest, bo takim naszym punktem odniesienia są wyceny, jakie widzimy w Stanach Zjednoczonych. Kolejny wykres, WIG i na dole oprócz tego wskaźnika cena do zysku dla
polskiej giełdy dla WIG-u, PI, niebieska linia, dodałem jeszcze wycenę, taką samą PI, cena do zysku dla indeksu S&P 500 dla rynku amerykańskiego. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że potencjalnie Polska powinna w takim długim terminie mieć szybszy wzrost gospodarczy niż Stany Zjednoczone. Założenie jest takie, że jesteśmy krajem na dorobku i my mamy zmniejszać dystans względem Stanów Zjednoczonych, tak jak to, prawda, robiliśmy dotychczas. Szybciej, wolniej, ale powinniśmy generalnie zmniejszać ten dystans, no bo zdobywamy tą wiedzę, technologię, którą oni już wykorzystują, którą wynaleźli. I nam jest przez to łatwiej. To oznacza, że wskaźniki te, prawda, cena do zysku dla indeksów zarówno polskich, jak i amerykańskich powinny być zbliżone, a nawet powinny być u nas w naszym przypadku wyższe. No i tak było oczywiście przed kryzysem PIX, prawda? Tutaj mamy te przecięcie. Przed 2011 roku polski rynek był wyceniany dużo wyżej niż amerykański. Dlaczego? No bo zakładano, że ta perspektywa wzrostu gospodarczego w Polsce jest dużo, dużo lepsza. Przyszedł kryzys europejski, to się zmieniło. Inwestorzy byli bardzo ostrożni, przesadzili, nastąpiło odreagowanie. I przypominam, że pod koniec 2013 roku wskaźnik cena do zysku dla polskiej giełdy zrównał się z tym w Stanach Zjednoczonych. No i pojawił się kryzys ukraiński i te wyceny dużo, dużo się pogorszyły, to znaczy giełda stała w miejscu, a wyniki spółek cały czas się poprawiały. W tym momencie założenie jest takie, że powinniśmy dogonić Stany Zjednoczone, a to daje nam mniej więcej potencjał przy niezmienionych warunkach na wzrost około 30% przy niezmienionych wynikach finansowych spółek. To jest dość dużo i to pokazuje mniej więcej, jaki potencjał wzrostowy jest w polskich indeksach z założeniem, że doganiamy Stany Zjednoczone. Bardzo atrakcyjne są zwłaszcza wyceny spółek małych, SWIG 80, no proszę zobaczyć, dolna część wykresu. PI dla WIG-u, cena do zysku dla WIG-u, niebieska linia, cena do zysku dla SWIG 80, zielona linia, no i ona jest poniżej, prawda, wycen indeksu najszerszego. Małe spółki są dość brutalnie potraktowane, zostały, przede wszystkim przez oczywiście kryzys na wschodzie, ale też przez to, że to pokazuje najlepszy, to jest najlepszy barometr tego, jakie są oczekiwania inwestorów. Jeżeli byśmy się cofnęli do lat 2007, 2008, 2009 czy 2010, to byśmy zobaczyli, że małe spółki były wyceniane wyżej niż indeks największych spółek i moment, w którym wskaźnik cena do zysku dla najmniejszych spółek przekroczy ten dla WIG, to będzie moment, w którym będziemy widzieli, że na rynku zaczyna się robić grzanka, że rzeczywiście inwestorzy zaczynają wpadać w euforię. Póki coś takiego nie ma miejsca, no to oznacza, że inwestorzy są defensywnie nastawieni do rynku. A dlaczego są nastawieni defensywnie obecnie do rynku? No przede wszystkim oczywiście przez to, co mamy miejsce. Po raz pierwszy w historii od początku lat 90. w historii Polski mamy środowisko deflacyjne w naszym kraju. Deflacja właściwie trawi naszą gospodarkę od 2013 roku, kiedy PPI, Producent Price Index, spadł poniżej bariery zero. No i od tego momentu nasza gospodarka nominalnie rozwija się wolniej niż z tego by wynikało, niż realnie, czyli mamy to korygowane jest przez deflację. No i to niestety nie sprzyja wycenom na giełdzie i z tego powodu mamy te bardzo ostrożne wyceny. I dopóki nie pojawi się presja inflacyjna, to się nie zmieni. A kiedy się pojawi presja inflacyjna? W momencie, kiedy dolar złoty ulegnie mocnej przecenie. Tutaj potencjalnie, jeżeli popatrzymy na historię CPI, no to potencjalnie dołek został wyznaczony już teoretycznie w lutym. Mamy te minimalne odreagowanie w górę, ale żeby one było znaczące, no to potrzebujemy znaczącego osłabienia dolara.
I tutaj właśnie pod względem technicznym dolar złoty znalazł się w bardzo interesującym momencie, prawda? Mamy te wsparcie długoterminowe w postaci tych maksimów z 2010, 2011 i 2012 roku plus średnia SMA 200 dwustuokresowa. No i jeżeli to zostanie przełamane, plus ten ostatni dołek, i jeżeli to zostanie przełamane, no to mamy czytelny sygnał sprzedaży na dolarze i to oznacza, że mamy presję inflacyjną w Polsce i to oznacza, że napływają oszczędności do naszej gospodarki, a to oznacza oczywiście wzrosty na giełdzie. Jeżeli taki by się scenariusz zrealizował, no to to jest w ogóle coś idealnego, co byśmy sobie życzyli. I to jest prawdopodobne. A oto dlaczego mówię, dlaczego to jest prawdopodobne. Przede wszystkim przez to, że w tym roku wygląda na to, że Fed nie podwyższy stóp procentowych, więc to powinno osłabiać dolara, ale najważniejsze jest to, że proszę zobaczyć, jeżeli zbliżymy kurs USD/PLN, to zobaczę, w tym momencie zaznaczyłem tutaj na wykresie sesję, na której ECB ogłosiło program quantitative easing, tak, czyli te luzowania ilościowego i w tym momencie dolar złoty jest poniżej tych poziomów z tamtego momentu. Jeżeli to ma być dobrze rozegrane technicznie, no to rynek realizuje właśnie ruch powrotny do tego ważnej świecy i będzie kontynuował wzrost i w tym momencie ponowienie tych ostatnich minimów plus średnia SMA 200 plus te maksima wyłamane z lat 2010, 2011, 2012 mamy czytelny sygnał sprzedaży na dolarze z perspektywą zjazdu nawet być może w okolice 3 zł. No i oczywiście tutaj dolar to jest jakby pochodna, ponieważ kluczowym czynnikiem, który ciąży naszym spółkom na giełdzie, no to jest, prawda, frank szwajcarski. Dla naszej gospodarki w tym momencie jest kluczowy. Kluczowy jest ze względu przede wszystkim na dług w tej walucie, jaki jest bardzo duży, zaciągnięty przez nas. No i ten dług obciąża bilanse banków i jeszcze obciąża zdolność kredytową Polaków. Jeżeli nastąpi ożywienie gospodarcze, jeżeli nastąpi ta presja inflacyjna, jeżeli dolar zacznie spadać, to w tym momencie na franku szwajcarskim mamy również przecenę. Bilans banków zaczyna się poprawiać, ta zdolność kredytowa Polaków zaczyna się poprawiać, pojawia się ożywienie w gospodarce. No i przede wszystkim co się zaczyna dziać? Ożywienie w sektorze bankowym. No bo sektor bankowy jest tym, co praktycznie ciąży polskiemu rynkowi giełdowemu, jeszcze ciąży. Przypominam, że szczyt na bankach miał miejsce na początku 2014 roku. W tym momencie PE banków to jest około tyle, co na indeksie WIG 15. No i tutaj, jeżeli kurs franka by się zaczął osłabiać, no to w tym momencie ta perspektywa ryzyka w postaci braku wypłaty dywidend, bo tu nie chodzi o zyski banków. Banki będą zarabiać pieniądze i tu praktycznie to jest pewne. Ale inwestorzy się boją tego, że nie będą wypłacać dywidend. I to jest najważniejsze. Jeżeli frank zacznie się osłabiać, to te ryzyko zostanie zneutralizowane i w tym momencie otwiera się droga do wzrostu, do powrotu wyceny wskaźnikowej banków w okolice 20, to daje nam potencjał na wzrost indeksu przy niezmienionych wynikach o 30%. No i to jest, prawda, gigantyczny wzrost, zwłaszcza, że mamy bardzo ciekawą technicznie sytuację, prawda, banki, indeks WIG banki wyłamał średnią SMA 200, tą czarną dwustuokresową, realizuje ruch powrotny. Jeżeli tu się zatrzyma przecena, powróci do wzrostów, no to wyłamanie tego maksimum ostatniego wraz z tymi maksimami z jesieni, to jest czytelny sygnał kupna na bankach i potencjalny ruch, atak na historyczne maksima z 2007 roku. I teraz podsumowując, zbierając to wszystko w całości. Jaki jest plan inwestycyjny do końca 2015 roku? Przede wszystkim założenie jest proste. Rynek ruszył na północ i nie ruszył po to, żeby się teraz cofać. Jeżeli byki są zdeterminowane, to powinny kontynuować rajd wzrostowy, a żeby był kontynuowany ten rajd wzrostowy, to musi się pojawić presja inflacyjna w Europie i Polsce,
która jest oczywiście efektem tego rozpoczętego programu quantitative easing w Europie przez ECB. No i tutaj warto dodać, że są przebłyski o tym, że on może zostać, już są takie plotki, komentarze, że on może zostać jeszcze powiększony. No to w ogóle by było idealne. To by był taki sygnał, do zdecydowany impuls do kontynuacji wzrostów, powiększenie jeszcze tego programu. Dopóki nie pojawi się inflacja, prawda, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, pomimo tej poprawiającej się sytuacji w gospodarce Stanów Zjednoczonych, no to Fed nie będzie podwyższał stóp procentowych u siebie, żeby nie zatrzymać ożywienia gospodarczego. Takie jest założenie. No i z tego powodu oczywiście dolar zaczyna tracić i pojawia się wzrosty na surowcach, co oczywiście sprzyja krajom rozwijającym się, takim między innymi jak Polska, i sprawia, że zaczyna napływać kapitał do nas, między innymi do Polski. No i to sprawia, że, prawda, kurs USD/PLN zaczyna się spadać. Podobnie jest z frankiem szwajcarskim w stosunku do naszej waluty. No i to z kolei przekłada się na wzrost inflacji w Polsce i ożywienie między innymi w sektorze bankowym. Inne sektory, które powinny korzystać, no to są takie, które zarabiają dzięki inflacji, czyli sektor finansowy, tam gdzie są jacyś dłużnicy. Bardzo możliwe, że ożywienie ma szansę dosięgnąć też tych sektorów takich, no, które są bardzo nisko wyceniane. Mam tu na myśli spółki budowlane czy też deweloperów. Ogólnie rzecz biorąc, cały plan inwestycyjny opieramy o tą kwestię inflacji i ożywienia gospodarczego związanego z tym quantitative easing, które zostało rozpoczęte w Unii Europejskiej, w strefie euro. W kolejnym wideo, już w zamkniętej części stref inwestorów, skoncentrujemy się na spółkach z tych sektorów, które tutaj wymieniłem. Dokonamy dokładnego przeglądu spółek z sektorów bankowych, finansowych, deweloperów, czy też sektora budowlanego. Jeżeli więc chcesz uzyskać dostęp do tego materiału oraz praktycznej wiedzy na temat inwestowania na giełdzie polskiej, to zapraszam do strefy inwestorów. Właśnie rozpoczynamy nabór do naszego serwisu, który potrwa do czwartku 28 maja. Tylko w tym czasie będzie można dołączyć do strefy inwestorów lub wznowić członkostwo. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Życzę dużych zysków. No i oczywiście uważajcie na inflację.